odwagi. Jam zwyciężył świat. Rekolekcje radiowe według metody świętego Ignacego. Tydzień czwarty. Dzień trzeci. Ewangelia według świętego Mateusza, rozdział 28, wersety od 1 do 8. Po upływie szabatu, o świcie pierwszego dnia tygodnia, przyszła Maria Magdalena i druga Maria obejrzeć grób. A oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański zstąpił z nieba, podszedł, odsunął kamień i usiadł na nim. Postać jego jaśniała jak błyskawica, a szaty jego były białe jak śnieg. Ze strachu przed nim zadrżeli strażnicy i stali się jakby umarli. Anioł zaś przemówił do niewiast: wy się nie bójcie, gdyż wiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo zmartwychwstał, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idźcie szybko i powiedzcie jego uczniom: powstał z martwych i oto udaje się przed wami do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto, co wam powiedziałem. Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu z bojaźnią i wielką radością i biegły oznajmić to jego uczniom. Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego boskiego majestatu. Wyobrażam sobie spotkanie kobiet z aniołem przy pustym grobie. Poproszę w tej medytacji, aby dobra nowina o zmartwychwstaniu Pana coraz bardziej przemieniała moje życie. Rozpoczynam rozważanie Słowa Bożego. Od piątku Maria i Maria Magdalena czekają na ten świt, by pójść i namaścić ciało Jezusa wodnymi olejkami. Tylko tyle mogą zrobić dla tego, którego tak bardzo kochają. W swoim cierpieniu szanują jednak Boże przykazania, czekają do końca szabatu. Gdy tylko szabat upłynął, najszybciej jak mogą udają się do grobu. I tam stają się świadkami niezwykłego wydarzenia. Widzą odsunięty głaz, sparaliżowanych ze strachu strażników i świetlistą postać. Jest nią anioł, który uspokaja je i oznajmia to, co najważniejsze. Grób jest pusty. Jezus zmartwychwstał. Kobiety przyjmują tę zdumiewającą wiadomość z bojaźnią i z wielką radością. Jak ja przyjmuję dobrą nowinę o zmartwychwstaniu Pana. Anioł powierza też kobietom nowe zadanie, którego same nie planowały. Mają stać się pierwszymi świadkami zmartwychwstania i przekazać uczniom, że Pan żyje i czeka na nich w Galilei. Robią to pośpiesznie. Czy i ja śpieszę się, by swoim świadectwem, zaangażowaniem, słowem głosić światu prawdę o zmartwychwstaniu Jezusa? Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze Nasz.